godzinę 14:15, tylko że to było wczoraj. Nie mam problemu. Gdzie jest mój biznesplan? To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, proszę pana. Ale tylko pamiętaj, pan czegoś nie rozumie. Nie, nie obchodzi, że pana synek jest chory, czy cokolwiek. Nie, praca jest praca, oddzielamy swoje obowiązki od rzeczy, od spraw rodzinnych, ja tak? Na przykład bym... A kiedy? Na jutro? Dobrze. Na 16:15. Ja może być lepiej urlop, co? Dobrze. Dobrze. No w takim wypadku to będę czekał. Najlepsze rozwiązanie dla w takim siebie. Razie do widzenia. Dobra, plus. Spokojnie, stary. Dobra. Wyprzedane. Co? Wyprzedane. Ale ja chciałam... naszą córką, wiecznie naburmuszona, mimoza jedna. I te dwie wariatki. Szlak by zabrakło. Nie skończę tej budowy do końca miesiąca. Nie ma szans. Na ryneczku. Potem skoczę do fryzjera. No i dojadę Dwini na kawę. Jeszcze wrócę. No kochanie, wrócę po 4:00. Zjemy jak wrócę. Daj mi spokój. Jeszcze ci pracownicy. Ciągle mają jakieś kłopoty, a człowiek musi tego wysłuchiwać. Gdzie twój kapelusz? To mój kapelusz. To jest moja praca. Nic nie rozumiesz. To są moje pieniądze. Ja nie mam czasu. Co ty biznes. Co ty sobie wyobrażasz w ogóle? Mój biznes. Mamo. Moi pracownicy. Ja. Moje paznokcie. Tato. Ja. Mój brzuch, moja figura. Ale ja. Ja. Daj mi spokój. Nic nie rozumiesz. Spotkamy się po południu. Pa! Ta marynarka do niczego nie pasuje. Wychodzę! Jaki piękny mamy dzisiaj dzień, Franciszku. To ty wyglądasz pięknie, moje złotko. Pewnie chcesz, żebym zrobiła twoje ulubione plopsiki. Nasza mała rybka tak je lubi. To taka dobra dziewczynka. Jestem taka szczęśliwa, kiedy przytulam to małe ptaszątko. A gdzie nasz skarb? Basieńko! Kochanie! Gdzie jesteś? Chodź, poczytamy sobie troszkę. Jestem taki szczęśliwy, kiedy siedzicie zatopione w lekturze. O! Tu jesteś! Nasz skarb!
Wariatko! Gdzie są starzy? Gadaj! Gadaj, gdzie są starzy! Dobrze. Nie, to nie. Cześć, mała. A może ty mi powiesz? Kurwa, gadaj! Pytam! Nie, to nie. Szanuj was. Idiotki.
70 lat, a może trochę więcej. 70 lat to wiek, gdy humor masz. Życie płynie jak w piosence, gdy zakochasz się w panience. 70 lat więcej to właściwy wieku starz. 70 lat, a może trochę więcej. Wtedy właśnie najpiękniejszy jest ten świat. Niech się trafią malkontenci, a mnie właśnie wiosna nęci. I z młodością jestem co dzień za pan rad. Lata może trochę więcej. 70 lat to wiek, gdy humor masz. Życie płynie jak w piosence, gdy zakochasz się w panience. 70 lat więcej to właściwy wieku starz. 70 lat, a może trochę więcej. Wtedy właśnie najpiękniejszy jestem. Babcia Stasia! Jak mnie dzisiaj plecy bolą, to w ogóle nie ma o czym mówić. Będę szła i szła do tego krzesła. Idę. Och, a męża jak nie było, tak nie ma. 70 lat, a może trochę więcej. 70 lat to wiek, gdy humor masz. Życie płynie jak w piosence, gdy zakochasz się w panience. 70 lat więcej to właściwy wieku starz. 70 lat, a może trochę więcej. Wtedy właśnie najpiękniejszy jest ten świat. Niech się trafią malkontenci, a mnie właśnie wiosna nęci. I z młodością jestem co dzień za pan rad. 70 lat, a może trochę więcej. 70 lat to wiek, gdy humor masz. Życie płynie jak w piosence, gdy zakochasz się w panience. 70 lat więcej to właściwy wieku starz. 70 lat. Dziadek! Leon! No, Leo, gdzieś ty się podziewał? Ja tu siedzę i czekam. Chęcę jak chubica. No właśnie, widzę. Dzisiaj wyjątkowo szybko ci powiem. Dziewczyna, mówi, że masz się nie spóźniać, co? Dziewczyna. No dostawaj chociaż jak mężczyzna tutaj, dalej.
60 lat, a może trochę więcej. 70 lat to wiek, gdy humor masz. Życie płynie jak w piosence, ty zakochasz się w panience. 70 lat więcej to właściwy wiek, bo starz. 70 lat, a może trochę więcej. Wtedy właśnie najpiękniejszy. Siedemdziesiąt lat, a może trochę więcej. 70 lat to wiek, gdy humor masz. Życie płynie jak w piosence, ty zakochasz się w panience. 70 lat więcej to właściwy wiek, bo starz. 70 lat, a może trochę więcej. Wtedy właśnie najpiękniejszy jest ten świat. Niech się trafią matką. Kuzynka Klementynka. No i mówię ci naprawdę. O, wreszcie. Maść. Karolina Klementyna, ale ustawcie się jakoś. A nie tak, no właśnie, tutaj stawaj dziecko, już szaleć. Teodor, prosto! Czy jesteśmy... O, fotograf przyszedł, uśmiechnij się ładnie. Kto? Fotograf. Ale ja potrzebuję kusa, no! Ja potrzebuję, nie zjadę, nie zjadę, nie zjadę, nie zjadę!
herbatki na parze. Tak, tak. No. Herbatka to jest dobra rzecz. Taką dobrą herbatkę. Karolina, Klementyna, idziemy! Idziemy, Teodor, do domu! Nie trzeba, dziecko! Bierz sobie ten testament! Jezusie! Oczko mi poszło! A ta grafka właściwie po co? No robi zdjęcia, żebyś na pamiątkę mi się postawił na półeczce, patrzy, ojeju, moja rodzina taka piękna. A co, taki rentgen, tak? Tak, rentgen. A nie ważne, ważne, żeby ładna pamiątka była, nie? Żeby było dobrze naświetlone. Trzeba by wymienić okna. Zimno leci szparami. No proszę, jakiś spostrzegawczy. No to kupmy sobie nowe, no. Co byś tylko kupowała? Te nowe podobno strasznie wygłuszają. Będzie tu diabelnie cicho. Dobra, rób jak chcesz. Siadamy.
zje z nami. Jak na dobrą rodzinę przystało. Siadaj. Ale ja naprawdę mam coś ważnego. Ojcze. Tato. Nie gadaj przy jedzeniu. Gdzieś na pewno jest jasno.